wskazane na playerze. Czy to był jeden telefon, czy casting, żeby się dostać do tego serialu? To był casting, ale nieprawdopodobnie krótki, bo pamiętam, że dostałam propozycję nagrania się, czyli zrobienia tak zwanego self-tape'u, no bo w dobie tych pandemicznych sytuacji, no niestety bardzo często te castingi są realizowane tak, że nagrywamy po prostu sami sceny w domu. Jak się później okazało, Bartek Konopka, reżyser, opowiadał mi, że na początku nie było tak łatwo, żeby w ogóle dopuścić mnie do castingu, no bo zarząd TVN-u stwierdził, że Adamską oczywiście znamy, Królestwo Kobiet, super, zdolna dziewczyna, no ale jakaś taka za ładna i za romantyczna do tej roli. I Tomek Blachnicki, producent, i Wiola Borcuch, odpowiedzialna za obsadę w tym serialu, powiedziała: dobra, słuchajcie, spróbujmy. No dobra, jak chcecie, to próbujmy. I dostałam dwie sceny do nagrania. I zrozumiałam, zorientowałam się bardzo szybko, że ja w ogóle nie chcę nagrywać tych scen, tylko nagrałam taką dwuminutową wizytówkę. Od razu już jako postać, czyli to, co widzicie, co widzowie będą mogli zobaczyć w serialu, jest faktycznie rozbudowaniem tego, co pokazałam w self-tape'ie. Jeszcze dodatkowo bardzo odważnie pod koniec self-tape'a powiedziałam: dobra, oni mi kazali nagrywać jakieś sceny, ja więc nagrywać nie będę, ja żadną aktorzyną nie jestem. I jakby było to bardzo odważne. To była Patty, jakby co, bo nie wiem, czy ludzie, którzy będą to oglądać, wiedzą. I oni dostali tę moją wizytówkę i zorientowali się, że już nie potrzebują castingu, że to jest Patty i nie ma co do tego wątpliwości. I co było bardzo przyjemne dla mnie, zarząd TVN-u mnie nie rozpoznał. Pomimo tego, że miałam sama tylko zaczesane włosy do tyłu na jakąś oliwkę do po prostu do ciała, zrobiłam sobie jakieś takie lekkie zmiany skórne na twarzy, taką jakąś w ogóle szminką bordową, żeby mieć taką niewyraźną tę cerę, i mnie nie rozpoznali, więc czy może być coś lepszego? Przy pierwszym odpaleniu był stres. Jak to będzie wyglądało? Czy ta akcja wartko będzie płynąć? Jak ja, która jestem tak inna od samej siebie, ale też od pozostałych osadzonych, czy to się jakoś sklei? Czy nagle się nie okaże, że odstaję jakoś dziwnie i jestem tak zwanym kwiatkiem do kożucha? Ale jak już zobaczyłam, to mówię: okej, ona jest inna, ale to się jakoś kupuje. To jakoś dodaje koloryt taki dziwny całej tej otoczce więziennej i też na szczęście dostawałam już informacje od ludzi, że to też jest fajne, więc sama się wyspokajałam w moim poczuciu, że jest okej. Cześć, z tej strony Ola Adamska. Zapraszam wszystkich widzów Viva.pl do oglądania serialu Skazana już od 31 sierpnia w Player. No i oglądajcie nas, to jestem ja, Patty. Wiem, że nie wyglądam, ale oglądajcie.